Dzień dobry Państwu. Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania, telewizja w polsce.pl. Dzisiaj mamy piękną pogodę, i nie wiem, czy ta piękna pogoda pasuje do dzisiejszego tematu naszego programu, bo dzisiaj będziemy rozmawiać na temat seryjnych morderców. Jak działają seryjni mordercy? A skoro taki wyszukany, mroczny temat, to. Z kim moglibyśmy rozmawiać? Ano, jest z nami Jarosław Molenda, autor książki Rzeźnik z Niebuszewa Podróżnik, autor książek, dziennikarz, człowiek wielu talentów. Dzień dobry. Dziękuję. Dzień dobry. I Wojciech Biedroń, były dziennikarz kryminalny. Oczywiście Wojtek dalej jest dziennikarzem, ale chyba ta etykieta dziennikarza kryminalnego już gdzieś została na półeczce, Bez ale dłuż... myślę, że z dużym zamiłowaniem tak, będziesz do niej wracać. Z, pew z, pewnym, z pewnym żalem, ale, ale tak, pozostał sentyment niesamowity. Książki, no szacunek chociażby do takich książek jak. A to może pokażmy, teraz jest okazja Brzeźnik z Niebuszewa, pokażmy, proszę, Rzeźnik z Niebuszewa Tak wygląda świeża książka, która niebawem już ukaże się na półkach naszych księgarni Rzeźnik z Niebuszewa. No właśnie, skoro mówimy o seryjnych mordercach, jak działają seryjni mordercy, to może, żeby się trochę rozgrzać, zaprezentujmy krótki materiał filmowy. Czecin, 11 września 1952 roku. Milicjanci poszukujący zaginionej 20-letniej Ireny Jarosz trafiają do mieszkania przy ulicy Wilsona 7 w dzielnicy Niebuszewo. Jeden z nich pisze w swoim notatniku. W pokoju na kanapie leżą zwłoki kobiety z odciętą głową, rękami i nogami. Ręce i jedno udo przy szafie. Na półce przy kaflowej kuchni miska do połowy wypełniona czerwoną cieczą. Obok maszynka do mielenia mięsa ze śladami mielenia. Na talerzach serce i wątroba ludzka. Obok sałatka z pomidora. Wstrząsający, szokujący opis. Naprawdę ciężko chyba się pozbierać już od samego słuchania tego typu makabrycznych opowieści. Panie Jarosławie, jak to się stało, że Pan sięgnął po tę historię? Jest pan podróżnikiem, zmierza Pan odległe krainy, odległe zakątki świata, piękna architektura, piękne widoki i nagle zamierza Pan zająć się właśnie akurat takim tematem mrocznym, potwornym. Dlaczego? Najciemniej jest pod latarnią. tak Ja teraz mieszkam w Świnoujściu, czyli Szczecin jest przysłowiowy rzut beretem od Świnoujścia. Ta, ta historia na Pomorzu Zachodnim w Szczecinie jest znana chyba każdemu. Może małe dzieci to już nie, bo to inna epoka, ale, ale starsi ludzie, jeżeli tylko się powie rzeźnik z Niebuszewa, to ciarki przechodzą po, po, po plecach. Każdy wie, jaką dzielnicą kiedyś było Niebuszewo. Aczkolwiek teraz też nie wygląda może rewelacyjnie ta kamienica, którą było widać na, 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 na tym filmie. Wyobraźcie sobie Państwo, ona nadal tak wygląda. <laughs> ona nadal tak wygląda. Tam to jest gotowe miejsce do kręcenia filmu. Zresztą taki film powstał, inspirowany historią Cypka. Nosi tytuł Miasto Nocą i prawdopodobnie w przyszłym roku będzie gościł na ekranach kin. Aczkolwiek to jest historia współczesna nawiązująca do Cypka, tak, ale część zdjęć kręcono właśnie w tych naturalnych miejscach. No skąd pomysł? Starałem się dowiedzieć coś więcej na ten temat, tak, bo to jest naprawdę intrygująca historia taka z mojego podwórka. Ale oprócz właściwie dwóch artykułów i Kop, wielu kopii naśladujących te, 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 te artykuły nie było nic więcej na ten temat. Wszyscy tylko krążyli wokół tej legendy o rzeźniku z niebuszewa, który handlował ludzkim mięsem, dodawał do bigosu, sprzedawał na, na Turzynie, czyli tam lokalnym targowisku w Szczecinie. No ale żadnych dowodów, żadnych jakichś namacalnych poszlak, niczego, tylko jakieś pogłoski. tak? No zacząłem szperać dotarłem do akt sądowych. No i szokujący podtytuł może tego zmierzam bo mówimy o jakimś polskim kanibalu lekterze. a tymczasem podtytuł książki mówi nam seryjny kanibal czy kozioł ofiarny PRL-u Cóż oznacza to określenie kozioł ofiarny akurat w przypadku Józefa Cypka. E, bo ta sprawa ma w sobie mnóstwo zagadek. Nie do końca jestem przekonany o całkowicie całkowitej winie. Józefa Cypka. Złoki znaleziono w jego mieszkaniu, więc rzeczywiście w jakiś sposób musiał być współwinny, tak, ale zeznania sąsiadów mówią o tym, że przez cały dzień biesiadowali z nimi sąsiedzi jego sąsiedzi z piętra wyżej. Milicja w ogóle nie przesłuchała tej pary, nie pobrano odcisków palców, a daktyloskopia wtedy już była w użyciu. To nie były aż takie tak. czasy króla świeczka lata 50 daktyloskopia była w użyciu więc, powiedzmy z tego młotka według, zeznania Cypka który niby zabił, tę sąsiadkę nie pobrano odcisków palców tak no ktoś powie No dobrze no jeżeli to był jego młotek w jego mieszkaniu No to jakie, jakie odciski palców miałby tam być jak nie jego No tak ale jeżeli byłyby jeszcze jakieś inne, byłoby to jednak zastanawiające tak czy. Ta wersja, którą Józef Cypek przedstawił już w liście do Bolesława Bieruta z prośbą o łaskawienie, bo dostał niestety wyrok śmierci i on, że tak powiem, winę zwalał na te parę sąsiadów, że to oni zabili. To nie zostało zweryfikowane. W ogóle nie, w ogóle milicja obywatelska nie poszła tym tym tropem, tak. Zapiski na temat tych tajemniczych, jakby sąsiadów kończą się około 22:30, bo jest adnotacja milicjanta, który był na miejscu zbrodni, z, która mówi, że aresztowano Józefa Cypka i patrol poszedł po tego sąsiada z numeru 4 na pierwszym piętrze. I koniec. Żadnej więcej, więcej adnotacji, żadnego śladu po przesłuchaniu. Niczego, w sądzie tym bardziej. Do sądu wezwano na świadków sąsiadki, które de facto niczego nie widziały. One zeznały tylko tyle, że rano widziały tę zamordowaną, że potem cypek się kręcił po podwórku. I nic więcej. Takich świadków do sądu wezwano, tak? I to wszystko. Mówimy jednak o zamierzchłych czasach PRL-u, o okresie jeszcze stalinizmu. Wojtku, ty miałeś styczność z mordercami jako dziennikarz kryminalny. Powiedz, proszę, jakie wrażenia zachowałeś? Chociaż brzmi to może, jakbyśmy wspominali jakiś wakacyjny wyjazd, ale na pewno odcisnęły te spotkania jakieś piętno. Nie, no rzeczywiście w pamięci. To, to, to takie historie, które, które człowiek gdzieś tam zabierze na starość i będzie o nich rozmawiał, może, może kiedyś rzeczywiście pokuszy się nawet o napisanie Przynajmniej o kilku, których spotkałem w życiu. Mnie to chyba najbardziej uderzył niejaki Adam. To był chłopak, osiemnastoletni, kiedy dokonał zbrodni na swojej matce. Przerażające zresztą okolicznością. Tę matkę zamordował, poćwiartował, po części zjadł. Resztę, resztę, można powiedzieć, ciała zamurował pod schodami, resztę wyrzucił. To był człowiek, którego ja potem spotkałem na którymś etapie już jego sprawy sądowej. Był oczywiście izolowany, zdobyłem zgody i nie zapomnę tego człowieka jak. Pierwsze moje z nim spotkanie to była wizja lokalna. Prowadzą chłopca yy, yy, po prostu policjanci do tego, do tego domu grozy, tak wtedy w Brukowcach, pracowałem w fakcie, nazwaliśmy tę historię. I, I on idzie i pamiętam, jak trzyma tak skute ręce i nam pokazuje dziennikarzom taki gest. Potem go spotkałem w, już No można powiedzieć, że w areszcie choć nie, nie chciałbym zdradzać wszystkich szczegółów tego jak do tego spotkania doszły i doszły gdzie ono było i rozmawiam z tym człowiekiem który rozmawia przez godzinę ze mną jak normalny chłopak 18 letni bardzo inteligentny zresztą świetnie znający historię literaturę człowiek na poziomie można by powiedzieć i w pewnym momencie pod koniec rozmowy, zmienia mu się twarz tak jakbym, i oczy i kolor oczu to coś co co mnie uderzyło. Mi ciarki po plecach przeszły, i on nagle się uśmiech był odizolowany ode mnie, nic mi nie mógł zrobić, ale on się dziwnie uśmiechnął i powiedział: Wiesz Wojtek, myślę, że moglibyśmy być rodziną. A i, i, I pamiętam ten moment, w którym aha, czas skończyć rozmowę, tak? Jakby, jakby nie potem tego człowieka również spotkałem. To była historia, wiele lat później on wyszedł na leczenie. Psychiatryczne, a zaatakował nożem człowieka przy bramie floreńskiej w Krakowie. Byłem wtedy w Krakowie, w Krakowie dziennikarzem. I policjanci pytali go, gdzieś, gdzie idzie, do, dokąd idziesz, w którą stronę. I tak. Dalej. On idę do redaktora Biedronie. U cztery co od redakcji. A oczywiście nie twierdzę, że chciał mnie cokolwiek mi zrobić, ale to pokazuje kompletną dziwaczność tych osób. Te, dla takich um, ustabilizowanych osób, jak dla nas oczywiście. Nie mówię normalnych, bo nie chcę tego określenia używać. Natomiast to są ludzie, którym może strzelić do głowy. W, w zależności od nastroju, momentu. A są ludzie całkowicie oczywiście zwichrowani, prawda? Często z problemami psychiatrycznymi, ale coś, co zostaje po nich, to taka groza kompletna ich zachowania. Co I co pochnęło tego młodego chłopaka, jak mówisz, na poziomie on, on, znającego literaturę on zaznawał, historię? on zaznawał przeróżnie. Raz twierdził, że, że słyszał głosy. Drugi raz, że przyśnił mu się Hitler i, i, i kazał mu to zrobić. On miał tam stwierdzoną potem niepoczytalność i, i, i zaburzenia, bardzo głębokie zaburzenia, co oczywiste przy takich sprawach psychicznych, ale często. To taka zbrodnia, wyglądająca na zewnątrz, na taką właśnie pokręconą, na jakąś taką dziwaczną. Ona często ma zupełnie po, po podłoże normalne, takie bym powiedział wręcz banalne. No to historia to historia z kolei z bodajże Chanowa, gdzie ten słynny radca prawny mieszkał z dwoma kobietami. Nazwaliśmy je modliszki. One go najpierw próbowały otruć pierogami zrobionymi z zatrutych grzybów. Potem, kiedy on był osłabiony gdzieś jakimiś lekami, na końcu go po prostu, no, przepraszam za wrażenie, zarżnęły i po przejechały w piwnicy, przejechały 30 km autobusem PKS-u z reklamówkami z wypełnionymi no, ciałem tego człowieka i pozbyły się go, pozbyły się tego tego ciała nad Wisłą wpadły. Późno, wydaje, że teraz nie, nie chciałbym się pomylić, ale przyjmijmy, to nie ma już takiego znaczenia, bodajże dwa lata później. One się strasznie spieszyły z wy, wypłatą odszkodowania. Policja już zdobyła po, po, po jakimś czasie odpowiednie te techniczne możliwości, materiały u, u, i, i znaleźli rzeczywiście krew w piwnicy, a świeża wylewka, no jak w takich historiach, jak w takich historiach bardzo częstych, które znamy z, z, z filmów czy seriali telewizyjnych. I to też było i one to zrobiły po prostu z chciwości to, to, to nie było zaburzenia żadnego. Psychicznego i tak dalej. Po prostu chciały się pozbyć człowieka, a, a miały takie filmowo-literackie pojęcie, jak można człowieka zamordować. Tak, to nie były morderczynie, nie wiem, profesjonalni zabójcy i tak dalej. Takich historii było bardzo dużo, one gdzieś zostają, ale pokazują też często właśnie tę banalność zła, prawda? Nie, która, która jest I która też nie ma, ona nie ma wyksz... to zło nie ma wykształcenia, to zło nie ma, bo tutaj mamy człowieka właściwie z rudery, prawda? W, w, w przypadku pana książki Pana Molendy, tu często. Tak, to mamy do czynienia z ludźmi no po prostu z tego lepszego świata, prawda? Bardzo często zamożnego, bogatego, pełnego dóbr. I, i, I to również się pojawia i często ma ten taki makabryczny, ostatni, ostatni akcent, prawda? Czyli jakby sposób morderstwa. Makabryczny, ostatni akcent niewątpliwie towarzyszył sprawie Józefa Cypka. Proszę powiedzieć, co mogło kierować nim lub innym sprawcą, bo pan zdaje się poddaje wątpliwość tę oficjalną wersję wydarzeń, co takiego człowieka może popychać do takich okropności? to znaczy tak, oficjalna wersja jest taka, że Józefa Cypaka skazano za jedno zabójstwo, za jedno morderstwo. I celowo używam słowa skazano, a nie udowodniono, tak, bo to można by całą listę różnych uchybień pracy milicji i, 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 i sądu, tutaj podać, co go mogło kierować? Co, co nim mogło kierować? Jeżeli weźmiemy pod uwagę, czy uwierzymy w tę legendę, która krążyła po, po ulicach Szczecina, że przerabiał mięso ludzi na wędliny, dodawał do bigosu, i zaprzyjaźnieni niemieccy handlarze sprzedawali to na bazarach, bo Józef Cypek był jakby Niemcem z pochodzenia, znaczy zmieszanego małżeństwa, pochodził ze Śląska. Więc w niektórych opracowaniach można się spotkać z tezą, że zabójstwa były na tle zarobkowym. Czyli co? Już o sobie pomyślał, że sobie po prostu zarobi. Tak, wtedy trzeba pamiętać, że w Szczecinie wprowadzono, znaczy nie tylko w Szczecinie, w całej Polsce ponownie kartki. Tak. Więc był deficyt deficyt żywności ogólnie, nie tylko mięsa, ale w ogóle żywności. Trzeba pamiętać, że to były wczesne lata 50. Warszawa już jako tako wyglądała, ale Szczecin to jeszcze była ruina. Były główne ulice odgruzowane tylko. Zamek książąt pomorskich jeszcze ciągle był w ruinie. Proszę Państwa, tam był wtedy Dziki Zachód. Szalały bandy szabrowników, e, jeszcze jakieś niedobitki e, Wehrmachtu, niektórzy twierdzili, tak chociaż to jest mocno naciągane. No i przede wszystkim tam był tygiel e, narodowościowo-kulturowy w Szczecinie. Łatwo bo, się było zgubić, prawda? Tak, łatwo było się zgubić. Ludzie, którzy mogli wtedy zniknąć, znikali właściwie bez śladu, tak bo nikt się nimi nie interesowało Wielu ludzi przyjechało na zachód, szukając lepszego, lepszego jutra, zarobku. Więc pojechać tam i nie wrócić to, to, to była bardzo prosta sprawa i w ogóle zniknąć w tym, w tym tłumie. Tam był tygiel narodowościowy, ponieważ stacjonowali tam Niemcy, wciąż ci, którzy, których nie wywieziono. Józef Cypek chciał wyjechać do Niemiec, ale mu nie pozwolono, bo był specjalistą, pracował w zajezdni tramwajowej, takich ludzi wtedy w Polsce, było potrzeba po prostu z kwalifikacjami. tak no Odbudowaliśmy wszystko. Więc na pewno był rozczarowany. Do tego stacjonowała w Szczecinie bardzo duża partia żydowskich przesiedleńców. Więc słuchajcie, Niebuszewo, w którym grasował Józef Cypek, nazywano nawet w pewnym momencie Lejbuszewem. Tak, tam częściej można było usłyszeć język jidysz i niemiecki niż polski w tej dzielnicy. Tak. Czy rzeczywiście zabijał dla, dla, dla mięsa? Moim zdaniem nie. I o tym będziemy rozmawiać w drugiej odsłonie programu, do czego już teraz Państwa serdecznie zapraszam. Do zobaczenia za kilka minut. Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Kłaniamy się w drugiej odsłonie naszego programu. Rozmawiamy o seryjnych zabójcach, w tym przypadku o sprawie Józefa Cypka. Jeżeli o sprawie Józefa Cypka, to jest z nami Jarosław Molenda, autor książki Rzeźnik z Niebuszewa, książki, która właśnie wchodzi na rynek. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry jeszcze raz. I Wojciech Biedroń były dziennikarz kryminalny panowie wspomnieliśmy o tym wątku mięsnym jakkolwiek oburzająco by to nie brzmiało w kontekście tej sprawy i tutaj pan poddał wątpliwość tę tezę, że chodziło tylko o mięso więc dlaczego zabijano Dlaczego zabijał Cypek. Znaczy tak udowodniono cypkowi jedno znaczy skazano go za jedno, morderstwo. Jakiś czas potem z pobliskiego jeziora hmm. rusałka spuszczono wodę, odnaleziono tam. Kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt. Liczba zmienia się wraz z upływem lat, tak? Więc najpierw były doniesienia, że było tylko kilka czaszek. Dziesięć lat później już jest kilkanaście, a w latach, prawda, 90. Czy, czy w XXI wieku już tych czaszek jest kilkadziesiąt, tak? Ja starałem się skontaktować z człowiekiem, który napisał jakąś monografię o architekturze szczecina, o tamtym rejonie i dowiedzieć się rzeczywiście, kiedy spuszczono tę wodę? Żeby się dowiedzieć, czy rzeczywiście takie zdarzenie miało miejsce, ponieważ w aktach sądowych nie ma na ten temat ani słowa. Cypek zeznał na ile dobrowolnie, że odciętą głowę tej zamordowanej sąsiadki wrzucił właśnie do tego jeziora Rusałka. Tak? No i teraz paradoks całego też tego oskarżenia polega na tym, że na przykład sekcja zwłok wykazała, że Denatka została zabita dwoma lub trzema uderzeniami młotka I ja się pytam, na jakiej podstawie patolog to stwierdził, skoro nie miał głowy? No tak. Stwierdził to tylko i wyłącznie na podstawie zeznań cypka Mówię, nie wiem na ile wymuszonych na ile ile dobrowolnych tak więc to, tak, tak tak paradoksalnie wyglądają dokumenty w tej, w tej sprawie, wracamy do tych kilkudziesięciu czaszek, rzeczywiście poszła fama, że jest tych kilkadziesiąt czaszek No to od razu skojarzono sobie tego cypka No gdzie wrzucił głowę No tutaj No to się okazuje, że pewnie było więcej ofiar tylko nikt nie pomyślał, że tak po pierwsze mamy kilka lat po wojnie. W tym zbiorniku mogły leżeć różne ofiary bombardowań innych zbrodni. Mało tego, kilkadziesiąt metrów obok był, nadal jest właściwie, ale przekształcony w park dendrologiczny, stary cmentarz żydowski. Słuchajcie, tam po, po wojnie szabrowano, grabiono te, 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 te groby, szukając złota, jakikolwiek dóbr. Nawet ubrań, więc co, co mogli zrobić z tymi wykopanymi zwłokami? No mogły tam, Porzucić tam. Porzucić. Przyszła ulewa, bo to jest taki lekki skosik tam. Zmyło to do tej rusałki, tak więc do takiego faktu właściwie niezwiązanego z cypkiem, dorobiono straszną się, że były to szkielety dzieci. Co z tak, tym wątkiem? Była, była taka wersja, że ponoć bileterka z kina, który jest naprzeciwko tej, było naprzeciwko tej kamienicy, podsyłała acypkowi właśnie dzieciaków, mówiąc: O, jak ci tu brakuje do biletu, idź tam do tego pana, on ci pożyczy. No, acypek, zawszasz. I do maszynki, do miejsca, Pytanie tak? na ile to już jest miejska legenda. To jest prawda? miejska legenda. Tak, tak jest moje zdanie, bo słuchajcie, jeżeli zabił kilkadziesiąt osób, to słuchajcie, no tak, ze dwie klasy dzieci zniknęły, tak? tak. I nikt nie zwrócił na to uwagi. No razu przypomina mi się taka historia z, z połowy lat dwutysięcznych, chyba pierwszej, nawet połowy, bądź początek drugiej, a kiedy w jednym z parków w, w Krakowie znaleziono no potwornie okaleczone, no można powiedzieć, kadłub kobiecy, bez, bez to, ginógł, a zanim odnaleziono głowę, które odnaleziono pod, zupełnie w innej części Krakowa, w, można powiedzieć, na drugim końcu miasta, pojawiały się takie w przestrzeni medialno, że tak powiem, szeptane i takie, a tutaj pod, tu pada nazwa jednego z, z niemieckich sieci marketów, to tu znaleziono ręce. A ktoś napisał <coughs> podobno fax do komendy wojewódzkiej, że tu znaleziono nogi. tak Oczywiście historia ta się wyjaśniła po wielu, wielu latach, zresztą jest wokół niej bardzo wiele kontrowersji, ale to jakby opowieść na zupełnie inny program. Bo tam prawdopodobnie policja popełniła jednak pewne błędy, ale też jak, jak to czasem jest, prawda? Jak, jak się zmienia, ja bardzo wysoko cenię sobie pracę Policji, um, zwłaszcza po 2000 roku, bo, bo wtedy mogłem to obserwować naprawdę z bliska. Natomiast też wychodzą takie sytuacje, jak źle zebrane dokumenty, źle zebrane wszystkim dowody, ślady i tak dalej. Mamy wiele takich zabójstw, prawda, które, um, które, które dzisiaj nam się wydają, że no chociażby sprawa Brzeskiej, pani Brzeskiej, prawda, gdzie też się okazało, że ktoś te ślady Adeptywa i bardzo zadbało o to, żeby tych śladów w ogóle nie było. No, specjalna wersja samobójstwa. Już pomijam tak. Pani musiałaby się oblać benzyną, I podpalić i płonąc, i płonąc przenieść jeszcze karnister i ułożyć go z boku. Więc więc to oczywiście makabryczne porównanie, ale ono pokazuje absurd pewnego pewnych sytuacji. Ale też widziałem, jak ta policja się zmienia. A jak w 99 właściwie początkiem 2000 roku, miałem pierwszą taką na początku bardzo krótką styczność, z w tym pierwszym archiwum MIX, z, tym z Krakowa właśnie tych. Policjantów. Potem w 2001 i drugim to już była normalna współpraca między mną a, a tymi chłopakami, którzy to było, to było kompletne przeciwieństwo policji. Bardzo dokładnie świetnie wykształceni. Faceci z nosem też oczywiście po przeszkoleniu w Quentico, bo to też istotne, w, w tej słynnej szkole FBI, gdzie oni naprawdę dzielili włos na czworo. Często ja pamiętam kiedy się przysłuchiwałem ich rozmowom, na przykład mieli kogoś wytypowanego. Oni mnie mówili jako bestii. Oni mówili często o danym człowieku, gdzie już wiedzieli, że to prawdopodobnie on popełnił tę czy inną zbrodnię, a szykuje się do następnej albo jest po następnej zbrodni. To oni oni mówili jako takim przeciwniku, którego się szanuje. I te wszystkie długotrwałe, często wielomiesięczne, wieloletnie w niektórych przypadkach zbieranie materiałów, kończyło się tym ostatecznym zatrzymaniem. My jako dziennikarze byliśmy dopuszczani tylko, tak można powiedzieć, do, do, do tej ich roboty, ale na tyle dużo dzisiaj takiej współpracy nie widzę między policją i dziennikarzami, ale myśmy się. Znali na tym, myśmy się rozumieli, myśmy wiedzieli, że nie możemy napisać za dużo, żeby nie zapsuć śledztwa. To wszystko był pewien taki w dobrym tego znaczeniu układ, gdzie, gdzie media pomagają policji. Ale też pamiętam taką scenę, jak mnie i mojego kolegę z innej redakcji poproszono o stworzenie reportażu o jednym z Ludzi, którzy, który zabijał w dość okrutny sposób, przynajmniej próbował po części, a po części zabijał kobiety z w ciąży. I pamiętam przekazywano nam informacje takie, że on ma problemy z seksem, że to jest człowiek, a człowiek zagubiony. No nikt po prostu nikt i pamiętam jak napisaliśmy ten materiał potem tę scenę zobaczyłem w jednym z amerykańskich filmów o seryjnych mordercach tak jak dziennikarzom mówi obraża się de facto danego sprawcę po to żeby on popełnił jakiś błąd żeby on przestał się zachowywać racjonalnie co może na niego w jakiś sposób wskazywać tak się zresztą w tym, w tym przypadku stało gdzie byliśmy również jakby narzędziem tej tej policyjnej pracy ale takim wydaje mi się dzisiaj jak patrzę na to sprawca został i co ujęty. się stało na czym się było? On się wyłożył na tym, że to był słynny hakowy z Krakowa, to był facet, który atakował kobiety hakiem, to znaczy, łańcuchem zakończonym hakiem. Uwielbiał atakować kobiety w ciąży. Z czego to wynikało? Nie, nie wiemy do dziśnia. Ta sprawa jest. Dla, do dziśnia w tej, tej sprawie bardzo mało powiedziane. Ten człowiek oczywiście został zamknięty w, przy, w, przy, w, przy, w, w, przepraszam, w szpitalu psychiatrycznym. Ale do czego zmierzam? Ten człowiek zobaczył reportaż mojego kolegi, prawdopodobnie przeczytał mój artykuł. Reportaż był telewizyjny, myśmy pisali w gazecie dwutorowo zaczął źle spać zaczął źle spać zaczął źle No bo generalnie źle funkcjonować tak i zwróciła na to uwagę, mogę powiedzieć jedna z najbliższych mu osób też nie chcę wchodzić we wszystkie szczegóły tej sprawy tak publicznie a zadzwoniła do dyżurnego z komendy wojewódzkiej, powiedziała pewnie pan zwariował, ale wydaje mi się, że mój tu pada pokrewieństwo jest hakowym. Policjant, który odbierał telefon, był człowiekiem, jak to mówimy, łebskim. Szybko skontaktował się z, z archiwum MIX, tego człowieka ujęto. Ale to, jest, to to pokazuje, prawda jak często ta symbioza pracy dziennikarsko-policyjnej przynosi jakiś tam pozytywny efekt. On się przyznał, że do, 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 do tego wszystkiego, kiedy policjanci się u niego w domu pojawili, to co jest bardzo częste u nich, powiedział dobrze, tym, że już jesteście. Bardzo wielu tych ludzi, ja wiem, że to brzmi dziwacznie, ale czuję swoiste, zaznaczam swoiste w, po, poczucie winy takie dziwaczne bardzo bardzo mocno pokręcone nie tak jak my prawda no coś złego zrobimy czujemy gdzieś żalno chcemy coś naprawić nie nie u nich to działa inaczej ale często czują ulgę jak już jak już zostają zatrzymani tak było w tym przypadku tego krakowskiego tego człowieka z Krakowa ale znam przynajmniej kilkanaście innych historii w których oni witają policję trochę jak kogoś kto ich wywabia już z, z problemu bo te, często te zabójstwa to co robił jest to wszystko dla nich ciężarem absolutnie ich nie bronię żeby było jasne i to chcieliby to wybrzmiało ale ale Pokazuje pewien system myślenia, sposób układania uczuć przez tych ludzi, upiorny, podobnie jak te czyny. W tej odsłonie pytamy, kim był polski Hannibal Lekter? Czy możemy mówić w ogóle o Cypku jako o polskim Hannibalu Lekterze? Chyba po pańskiej książce będą duże wątpliwości co do tego, czy był tym Hannibalem Lekterem w polskim wydaniu, w, czy nie, w szczecińskim wydaniu. Tak, to jest kolejna legenda, którą, z którą ja się zmierzyłem i którą troszeczkę chyba obalę, bo i tak obaliłem mit Krzysztofa Kolumba jako Genuine. Mężczyka, tak teraz przyszła kolejna rzeźnika z Niebuszewa Owszem wiązano go z kwestiami ludzkiego mięsa, ale nigdzie nawet nawet w tych tych legendach miejskich, tych tych plotkach nie było mowy o tym, że on jadł mięso, tak? To ludzkie. Owszem on miał je przerabiać, sprzedawać, no chyba próbował możemy powiedzieć. No może tak. No tylko zastanawia mnie właśnie to, że mieszkańcy kamienicy, którzy potem po latach Wszyscy twierdzili, że rzeczywiście z jego mieszkania wydobywał się taki słodki odór gotowanego mięsa, prawda? I specyficzny smak. Specyficzny, mięsa, tak, tam sąsiadki pokazują piwnicę, przez którą tam jakąś zapadnię miał zrzucać te, te pozabijane dzieci, oczywiście nie ma śladu po żadnych zapadniach i tak dalej. No wie no ten ten odór tego gotowanego mięsa, to, to, to zaczęli czuć dopiero chyba 10 lat. Po egzekucji cywka, więc to wszystko tak jakoś dopiero się potem pojawiło. A była podobna historia w Szczecinie. Rzeczywiście zatrzymano rodzinę żydowską, która najprawdopodobniej zajmowała się handlem ludzkim mięsem. Rzeczywiście. I tutaj przypuszcza się, że się nałożyła taka kalka. Do tego doszła jeszcze kalka opowieści o Karlu Denkę. Czyli, czyli rzeźniku z pod Wrocławia, hmm. który właśnie na pewno handlował ludzkim mięsem, prawda? Przerabiał skóry na rzemyki, i tak dalej. No wszystko, co, co potrzebne robił właśnie z ludzi. I nastąpiła taka zbitka, i to wszystko przypisano Cypkowi. No i on co, on stał się taką ludzką czarną Wołgą, słuchajcie, tych lat 50. na czarna Wołga, ale jednak na coś natrafiono w tym mieszkaniu, zwłoki Ireny Jarosz. Tak, to nie ulega wątpliwości. Pan mówiąc brzydko, tak. z czego to wynikało? Dlaczego tak się stało? Jak to tłumaczył? On to tłumaczył tym, że chciał te zwłoki ukryć w pobliskim parku. Potem mówił o tym cmentarzu żydowskim, mm -hmm. o którym ja wspominałem. No tylko, że się chłop zmęczył. <laughs> No bo nie, nie mógł wynosić całego ciała, mieszka jego mieszkanie jest na parterze. Słuchajcie, to były czasy, że wiecie, sąsiadki wszystkie. Tak, w oknach. Tak, to były, to były w ta BBC Tak, to były ówczesne, ówczesne messengery, tak? Przenosiły wiadomości lepiej niż ten współczesny. No więc twierdził, że dlatego pokroił te zwłoki, właśnie, żeby partiami w worku je wynosić. Ale wyniósł, mówię, głowę i jedną kończynę. Nawet nie doszedł, nie doszedł na ten cmentarz, bo się zorientował, że nie ma łopaty. Więc słuchajcie, to był tak zorganizowany, seryjny morderca, tak? No, więc wrzucił to do tej rusałki, wrócił. Pojawili się sąsiedzi, zaczęła się libacja. No i co? Wnętrzności z krwią w wiadrze, serce z wątrobą na talerzu za, za szybą kredensu, Te kadłub ciała należące obok. I teraz, tak, no ja nie wierzę w to, że ta para, która z nim biesiadowała, no nie zauważyła mhm. śladów czegokolwiek, tak? Ale słuchajcie, jaką, jaką trzeba mieć, nie wiem, zrytą psychikę, żeby mając trupa w pokoju, pójść do kina na seans z Wilhelm, wrócić i położyć się jakby nigdy, nigdy nigdy spać. A to wskazuje na to, paradoksalnie, że mógł to zrobić. Tak. To jest akurat argument tak. za tym, gdybym był. No oczywiście dzisiaj mamy inną wiedzę zupełnie kryminalistyczną i inaczej na to patrzymy, ale to jest u nich bardzo typowe. no Historia człowieka, który również z Krakowa, który przez kilka tygodni mieszkał z ciałem zamordowanej córki i żony, to są miesiące zimowe, wysoka temperatura i tak dalej. Człowiek, który zresztą potem wyszedł z tego mieszkania, dzwoniła teściowa. Zbywa, no, co się dzieje w tak, tym. Tak, no no na przykład, prawda? Protest, to, są historie, to są historie, gdzie sprawcy po prostu z tymi ciałami mieszkają. No To już tak musimy. Tak. Musiał, oczywiście są tam inne zboczenia, dużo potworniejsze, co z tymi ciałami często robią, ale ale tu w tym przypadku rozumiem, nie ma seksualnego podtekstu, chociaż też nie wiemy, jest, bo też jest. Na czym polega? W tym też przypadku? jest. Ponieważ w zeznaniu Cypek stwierdził, że no miał ochotę na amory z sąsiadką. Ona mu odmówiła, on ją uderzył w gniewie. No tak. No. I chciał się pozbyć zwłok tak tłumaczył. No. Rzeczywiście sprawa niezwykła. I, i, no jest skomplikowana jest wątków, jest, jest dużo niezbadanych, no już pewnych rzeczy nie odkryjemy. A proszę powiedzieć, jak Józef Cypek był postrzegany przez sąsiadów? Bo często słyszymy, jeżeli mówi się o seryjnych mordercach, w ogóle o mordercach, no To często słyszymy, a to był taki porządny człowiek, taki facet z klasą. Nawet tak. ostatnio taki przypadek był w Kołobrzegu o którym trąbiły wszelkie media, że oto człowiek, który zabijał, miał zabijać kobiety, no jawił się jako taki uczciwy człowiek, facet z klasą, ładnie pachniał, dobrze się zachowywał, był szarmancki i tak dalej, i tak dalej. Jak było w przypadku cypka, Proszę panów, klasyk klasyków Ted Bandy. No I o tezie bandim porozmawiamy no w właśnie. trzeciej odsłonie, do czego Państwa serdecznie zapraszam i dziękuję już Wojtkowi Biedroniowi dziękuję który bardzo. musi udać się do redakcji po sąsiedzku. Do zobaczenia. Dziękuję. Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Witamy w trzeciej, finałowej, już niestety, odsłonie naszego programu. Dzisiaj rozmawiamy o seryjnych mordercach. I teraz trzecie kluczowe pytanie w naszym programie. Czy seryjny morderca ma wysokie IQ, czy oni są zawsze tak inteligentni, jak są przedstawiani w popkulturze, a jest z nami Jarosław Molenda, podobnie jak w dwóch poprzednich częściach podróżnik, dziennikarz autor książek, w tym autor książki Rzeźnik z Niebuszewa, książki, która wkracza właśnie do księgarni, która opowiada o sprawie Józefa Cypka. Wspomnieliśmy ostatnio, to pan wspomniał o sprawie. Teda Bandiego, który jest teraz taką sztandarową postacią, jeśli chodzi o morderców wszelkiej maści psychopatów. Proszę powiedzieć, czy to jest tak, że zawsze ci seryjni mordercy, przynajmniej ci seryjni mordercy, których sprawami się pan zajmował, są tak bardzo inteligentni i tak bardzo światli, jak się ich przedstawia? Bo dzisiaj taki szary odbiorca popkultury może mieć takie wrażenie, że to jest jakiś wybitny wytrawny intelektualista który wie jak to robić wie jak się ukryć mylne wrażenie czy rzeczywiście tak jest? nie takie jest powszechne wrażenie ja, że tak powiem też jemu uległem tak No bo zaczynając od takiego wzorcowego też Hannibala lektera, tak no człowiek wyrafinowany, kulturalny, więc ci seryjni owszem bywają tacy. teraz właśnie kończę książkę o kimś takim podobnym. Jak dla mnie geniusz. Geniusz zła niestety, ale też geniusz intelektu. Czy możemy stracić o kim mowa? Kiedyś dziennikarze zawsze chcą coś ujawnić, ale proszę tylko powiedzieć, czy będzie dotyczyło to polskiego podwórka, czy nie, już światowego. Nie, jest to, jest to osoba międzynarodowa, bo. Czyli przy... doświadczenie podróżnicze teraz tak, się, przydaje się. Przydaje się fajnie, bo są miejsca, w których byłem, więc jakoś łatwiej mi umiejscowić tam, tam akcję. A akcja się przenosi Jezus, Ateny, Francja, Wietnam, Tajlandia, Indie. Praktycznie cały świat. Co do seryjnych morderców, Cypek właśnie w ogóle tu do jakiegoś kanonu nie pasuje. No bo co, prosty ślusarz, tak? Tak, tak można prosty powiedzieć. ślusarz. Ani inteligentny, ani przystojny. Ja, może pokażę jeszcze raz okładkę, bo tutaj jest wizerunek Józefa Cypka. Można powiedzieć, jedyny istniejący, ponieważ w aktach nie ma jego zdjęcia. Jest tylko jeden odcisk palca, a jego zdjęcia nie ma. Reżyser filmu o którym wspominałem, Miasto Noc, Paweł Lewandowski, zrobił taki, taki właśnie rysopis, portret pamięciowy na, na podstawie charakterystyki, gdy przyjmowano cybka do więzienia. Więc była określona jaka szczęka, jaki nos i tak dalej. Więc to jest wizja Pawła Lewandowskiego, jedyna jak dotąd istniejąca na rynku. Prawdopodobnie tak wyglądał więc proszę państwa no na przystojniaka to on, to on raczej nie wygląda tak w przeciwieństwie do Teda bandiego który, czarował kobiety prawda swoim urokiem osobistym ma mało tego, cypek w swojej kamienicy wśród swoich sąsiadów był nielubiany był gburem był był mrukliwy, był nieuprzejmy No poza tym wiedziano, że to jest właściwie Niemiec, bardzo krótko zresztą tam mieszkał kilka miesięcy tylko bo na ulicę Wilsona 7 która tak się wtedy nazywała niemierzyńska został przeniesiony dosłownie 2 trzy miesiące przed, przed popełnieniem morderstwa mieszkał gdzie indziej gdy przyjechał do, do do Szczecina No i co z tą swastyką która była gdzieś no w właśnie do tego jeszcze to jest też nie za większość tych plotek i tych bzdur za przeproszeniem proszę się nie gniewać tak bo, bo tego, tego rodzaju informacje są nawet w Wikipedii odpowiada Leszek Szuman, autor książki Życie po śmierci jeżeli ktoś z Państwa czytał, to, to jest człowiek od kontaktów ze, ze światem zmarłych, i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy Państwo wiecie, Leszek Szuman mieszkał w Szczecinie. On się wprowadził do Szczecina w 1945 roku. I on był jakby e, świadkiem tej historii o cypku, tak, to, tylko że książkę popełnił wiele lat później, i to on dał te rewelacje. Czyli to całkowity wymysł. To oczywiście, że, że tak, bo e, na przykład Leszek Szuman pisze o tym, że zwłoki Ireny Jarosz wisiały powieszone za nogi w szafie. Co jest nieprawdą, bo leżały na ze zresztą zdjęcia milicyjne doskonale tego dowodzą. Właśnie Leszek Szuman napisał o tej swastyce, tak? Co jest bzdurą z kilku powodów. Po pierwsze, mówiłem o tym protokole przyjęcia cypka do, do więzienia. Gdyby miał takie znaki charakterystyczne, zostałyby one wyszczególnione w tym protokole. Mało tego, cypek z racji swojego kalectwa, bo nie miał nogi, on w, miał amputowaną nogę w, w kolanie, stracił ją podczas pierwszej wojny światowej. Więc on, on nie mógł należeć do, do SS, do Wehrmachtu czy czegokolwiek, tak, był już za stary na wojnę. Nie przyjęto go do, 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 do armii niemieckiej w czasie II wojny światowej. No nie mógł po prostu. Należeć. A przynależność do niemieckiej partii komunistycznej, nie, bo też takie była tak, tak, się Tak, pojawiają. tak, tak, on, on należał do partii komunistycznej jak najbardziej, nawet za to cierpiał. Zamknięto go za to do więzienia. W 30 bodaj w czwartym roku nawet został w jakiś sposób za to wynagrodzony, bo mu przyznano medale, dostał nawet jakieś, jakąś nagrodę pieniężną, za którą kupił sobie dom w Opolu. Więc w jakiś sposób mu to po czasie powiedzmy wynagrodzono, tak? Ale mówię, wszelkie jego jakieś nie zbieżności z, z, z Wehrmachtem SS, z tymi krojcami. No, to, to, jest, to jest nieprawda. pójdę na resorach. Dobrze, no. że jest tu pan, pan z nami, możemy to właśnie sobie w tym momencie weryfikować. A jeżeli mówimy o sprawie Józefa Cypka, to przyznam szczerze, że trochę wraca mi w głowie sprawa Marchwickiego, sprawa słynnego wampira, z zagłębia. zagłębia, tak. I może teraz byśmy poprosili o wypowiedź między innymi samego zainteresowanego, bo nie użyć tutaj określenia bohater Marchwickiego, chociaż w tej sprawie również w ostatnim czasie. Pada bardzo, bardzo wiele znaków zapytania. No, ja, nie, ja nie chcę już po prostu doznawać, bo nie mam nic do powiedzenia. Wiele zawiniłem to na pewno że tak postąpiłem, tego żałuję, na no, dzisiaj jest za późno. No to ostatnie pytanie, oskarżony się przyznaje czy nie. No cóż, w najwyższy sądzie, że coś to jest za różnicę. Czy oskarżony jest mordercą. Z tego, co słyszałem, co się dowiedziałem, to tak. Wyrok w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, dnia 28 lipca 1975 roku. Uznaje oskarżonego Zdzisława Marwickiego za winnego czynu zarzucanych i opisanych w akcie oskarżenia i wymierza mu za każdy z tych czynów karę śmierci. Wyrok zapadł, kara śmierci za każdy z tych czynów, emocje społeczne uspokojone, znalazł się człowiek, jest paragraf. Pytanie tylko, czy rzeczywiście Zdzisław Marchwiczki, jakkolwiek by to szokujące nie brzmiało, rzeczywiście dopuścił się tych zbrodni, i czy jest tutaj jakiś wspólny mianownik ze sprawą Józefa tak. Cybka? Jeszcze gwoli wyjaśnienia, ta sprawa Józefa, Jezus, <zysła> Zdzisława wiązała się z bratanicą Edwarda Gierka, tak? Szczególny nacisk, prawda? Tak. To przez to położono na, tą na tę sprawę szczególny nacisk. Z tego co pamiętam, to chyba wyznaczono nawet nagrodę w wysokości 1 miliona złotych, co było astronomiczną sumą wtedy. Więc potrzebny był natychmiastowy sukces. Rzeczywiście rodzą się teraz wątpliwości, czy Markwicki przynajmniej za te zbrodnie yy, odpowiada, tak? Z Józefem Cypkiem jest podobnie. Mamy 52 rok. Rok wcześniej w Szczecinie dochodzi do zamieszek, związanych co prawda z incydentem z żołnierzem, oficerem sowieckim, który najpierw zabija jednego Szczecinianina, potem uciekając przed, przed grupą mieszkańców, zabija kolejnych. Szczecinianie są tak wściekli, że chcą go zlinczować. Przybywają posiłki milicji na, na, na pomoc. Milicja barykaduje się w, na posterunku, przybywają, przybywają kolejne e, posiłki, bo tłum jest po prostu wściekły. E, to, do czego Szczecin jest zdolny, to proszę Państwa, było widać w latach w roku 70, prawda? W 81. E, więc e, proszę, proszę się nie dziwić, że, że to było takie środowisko, które było zdolne do czegoś takiego. W przypadku Józefa Cypka było podobnie. On jako Niemiec, z pochodzenia przynajmniej. Ale w postrzeganiu przez sąsiadów, mieszkańców. Ten obcy. Ten obcy, tak, ten obcy. No teraz sobie proszę wyobrazić, że w jakiś sposób zostaje uniewinniony tak? No to ja nie wiem, co by się tam działo. Krewcy, roznieśli roznieśliby miasto. Tak, tak. Mało tego w aktach znalazłem informację, że już, już dochodziło do incydentów, ponieważ w dniu. Jego aresztowania, gdy gdy sąsiedzi, którzy razem z milicją zresztą wpadli do tego mieszkania, zacierając ślady i tak dalej, co wołało pomstę do nieba. A gdy sąsiedzi zobaczyli, co się stało z ich sąsiadków, jedna z sąsiadką jedna z nich złapała za krzesło i zaczęła bić po głowie tym krzesłem Józefa Cypka. Więc to już dawało um, ostrzeżenie, co może być, jeżeli rzeczywiście on wyjdzie na ulicę, tak, wolny. Więc. Postanowiono zamieść sprawę pod dywan sprawę utajniono sprawa toczyła się za zamkniętymi drzwiami, nie było żadnych świadków na, na, na znaczy pobocznych oczywiście nawet jest adnotacja w aktach prowadzącego śledztwo, że on coś takiego zaleca tak No i stwierdzono tak no znaleziono zwłoki w jego mieszkaniu, no nie ma bata No musi być winien tak po co szukać tutaj następnych winnych przynajmniej będzie spokój a jeżeli tak. mówimy o tym spokoju to tutaj przywołujemy film Macieja Pieprzycy jestem mordercą właśnie inspirowany historią Zdzisława marchwickiego Maciej Pieprzyca który wyreżyserował również film dokumentalny na temat. Tej sprawy no stawia taką śmiałą tezę, że skazano niewinnego człowieka, no przynajmniej taka wyraźna sugestia pada? No, pytanie tylko, czy, czy, czy tutaj w przypadku Józefa Cypka też możemy tak zero-jedynkowo stawiać? No nie, raczej, raczej nie moim zdaniem, no w jakiś sposób na pewno był współwinny, no bo no jak to sobie inaczej wyobrazić, jeżeli w jego mieszkaniu znajdujemy zwłoki, tak? Ja bym postawił pytanie inaczej: czy on jest jedynym winnym? czy jest jedynym winnym bo w liście do do Bieruta z prośbą o ułaskawienie zwalał całą winę na sąsiadów z którymi biesiadował cały dzień I ten wątek tak? zupełnie nie został w ogóle nie został tak nie raz. został zweryfikowany nie został zbadany ci sąsiedzi w ogóle nie zostali przesłuchani nie zostali wezwani na świadków w ogóle zniknęli z akt jest tylko raz adnotacja tegoż dnia jak, się, jak Józef Cypek został aresztowany, że milicjant poszedł po tegoż sąsiada spod numeru 4 i na tym kończy się informacja. Nie ma żadnej adnotacji w aktach, czy został przesłuchany, czy został dowieziony na, na komisariat, czy nie. Więc na pewno władzą zależało na wyciszeniu sprawy, bo świadczy o tym jeszcze jeden fakt. Tydzień po sprawie, po, po zapadnięciu wyroku, w kurierze szczecińskim pojawiła się jedna taka malutenka adnotacja: Zwyrodnialec skazany. I nic więcej. Więc dlaczego nie sprawdzono pozostałych wątków nie chciano już po prostu jączyć? Bo cóż szkodziło chociażby sprawdzić jakąś współodpowiedzialność tamtych osób? Może sprawdzono? Tylko że wykorzystano te osoby na przykład do zaangażowania do śledzenia środowisk niemieckich lub żydowskich w tej dzielnicy, tak? Bo niebuszewo zwane było też wtedy Lebuszewem. Tam stacjonowało, czy mieszkało bardzo dużo żydowskich przesiedleńców i z Rosji i, i z innych terenów, Którzy czekali na przykład na wyjazd do Izraela, lub powiedzmy, zostawali tam na tym w tym mieście. To była najgorsza dzielnica, więc i tam też trafili Niemcy jako ten gorszy element teraz w tym mieście, tak. Był hak, można było z niego korzystać. Czy to Pan sugeruje? Kto wie? A może już wcześniej współpracowali. Były, były to wtyczki, że tak powiem, Urzędu Bezpieczeństwa, tak? Więc no ich puszczono wolno. Ale mówię, to są tak już. Takie hipotezy, że, że nie poparte żadnymi dowodami. No, ale te hipotezy na pewno pobudzają wybrać. Po prostu aż nie chcę mi się wierzyć, żeby aż tak zlekceważono tę sprawę, tak, żeby to nikogo nie interesowało, co, co, co się stało, co, co, co ta dwójka tam robiła. Tak, no bo to jest w zeznaniach świadków. Świadkowie sąsiedzi twierdzą, że tam libacja była cały dzień. Z tą dwójką Józef Cypek poszedł do kina i z tego kina wrócił. Tylko że potem już się rozeszli. Cypek poszedł do siebie do mieszkania, a oni do siebie. Z naszej rozmowy płynie taka konkluzja, że te polskie przypadki seryjnych morderców, te przypadki, którymi straszy się przez lata dzieci, czy to będzie Cypek w Szczecinie, czy to będzie Marchwicki jeśli chodzi o Zagłębie, odbiegają od tego. W Przykładu, jaki płynie chociażby z zachodu, gdzie widzimy to, o czym wspominaliśmy, tego seryjnego mordercy jako człowieka kulturalnego, pełnego ogłady, naprawdę znającego sztukę, kulturę i tak dalej, i tak dalej. No, chyba tutaj odbiorcy popkultury mogą być nieco zawiedzeni, przynajmniej jeśli chodzi o polskich seryjnych morderców, tych, którzy już zostali zapamiętani. Ja jestem zawiedziony, bo przydałby się. Pan to się, mówi jako autor? Yy, znaczy, tak. Książka jest świetna tak No oczywiście nie no, może pan powiedzieć inaczej No oczywiście, że tak ja jestem zawiedziony, że my nie mamy właśnie takiego, takiego złoczyńcy takiego psychopaty jak na przykład w Seven to może dobrze, no, czy, tak no dla ludzi dobrze tak no, chcielibyśmy ale dla... mieć swojego Finchera No ale jeżeli nie ma takiego dobrego podglebia. No, Okej okay, ale zrobić? to już mówmy w sferze, że tak powiem e, powieściowej tak już, już e, może nie nie w tam e, w realu ale proszę zobaczyć, że w naszej polskiej literaturze kryminalnej ciężko też o takiego właśnie seryjnego zabójcę tak, który będzie prowadził jakąś grę ze śledczymi podsyłał mi jakieś wskazówki tak gra mózgów mamy jakieś tam czy mamy naszych niby profilerów tak, ale no rzeczywiście w porównaniu z tym z tym zachodnim. Światem z tym zachodnim poziomem, no to to nie jest to. No takie, u nas to ten młotek i, no. i sztacheta. Młotek i sztacheta, a my musimy się posiłkować serialami w rodzaju Mind Hunter oglądał pan? Tak, tak. Jak, jak pan ocenia? Bardzo dobry, bardzo dobry. dobry. Ja w ogólnie to ja bardzo lubię tego rodzaju tematykę, co może zabrzmieć trochę makabrycznie, że ja przy niej wypoczywam, tak? <laughs> ale to, proszę, Państwa, ale to jest fascynacja tymi ludźmi. E tego rodzaju charaktery, tego rodzaju ludzie wzbudzają, ten, ten podziw. Przecież e, są fanki, które wysyłają listy do seryjnych zabójców. No I tego tak? nie jestem w stanie zupełnie Ja też zrozumieć. nie. E, oświadczają się, czekają na nich, e, gdy wyjdą, gdy wyjdą z więzienia. No, ja nie wiem, kto tu jest większym psychopatą w tym momencie, tak? No może coś z nami wszystkim jest po prostu nie tak, że tak Ale bardzo ja myślę, że fascynujemy się. W każdym z nas chyba jest mały psychopata, tak? A, a Gatunek ludzki to jest taki najbardziej krwiożerczy na tej planecie. tak Już, już starożytni Rzymianie lubili e, igrzyska krwawe, im i tym było lepiej. I to jest dobra, chociaż bardzo mroczna płęta. Jarosław Molenda, dziennikarz, Dziękuję. podróżnik, autor książek, autor również książki Rzeźnik z Niebuszewa, był moim i Państwa gościem. A my, drodzy widzowie, widzimy się już za tydzień. Miejmy nadzieję, że przy nieco bardziej jasnych, pogodnych tematach. Do zobaczenia.